Cześć. Cześć. Siema. No, co tam? Dzień dobry. Jestem. Jestem. Cześć, Tomasz Popielarczyk i... Ja. I on. Dzisiaj rozmawiamy o hejterskich komentarzach, o dość głośnej sprawie. Sprawa toczyła się 7 lat. Roman Giertych versus Ringer Axel Springer, wydawca Faktu. Sytuacja dotyczyła hejterskich komentarzy, które pojawiły się na stronie Faktu. Wydawca nic z nimi nie robił. Giertych udowodnił w sądzie, że wydawca wiedział o tych komentarzach. Udowodnił, że były narzędzia do usuwania tych komentarzy, a mimo to te komentarze nie zostały usunięte. W rezultacie sąd orzekł w końcu ostatecznie, że wydawca jest odpowiedzialny w takiej sytuacji za te komentarze, powinien je usunąć, w przeciwnym wypadku może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Sprawa toczyła się 7 lat. W międzyczasie obiła się 2 razy o Sąd Najwyższy, który orzekł na korzyść Giertycha. Sądy niższej instancji znowu miały jakieś tutaj problemy, stąd po prostu taka długość tego wszystkiego. No ale jest to dość znamienny wyrok. Tak, no warto tutaj podkreślić, że to nie jest tak, że wydawca jest odpowiedzialny za te komentarze, za wszystkie komentarze, tylko w momencie, kiedy ma narzędzia do moderacji i jest jakiś dowód na to, że widział te komentarze, a ich nie usunął, nie zareagował na hejt, czy tam mowę nienawiści, czy po prostu zniesławianie innej osoby, no to wtedy będzie i może być do odpowiedzialności pociągnięty. I ja bym powiedział tak, i bardzo dobrze. No wreszcie się może sielanka skończy portalowa, gdzie tam, wiesz, można 5000 komentarzy i przymknąć oko, że się nie wie. Szczególnie na tych takich zauważyłem, przed nagraniem materiału zaglądałem na jakieś takie pudelkowe i te inne takie portale i serwisiki. I tam naprawdę jest dużo, tam jest, wiesz, są kobiety na ściance i nagle jest na trzeciej stronie, już masz jechane tak na ostro zupełnie. Już się wylewa. Więc może ta sielanka dla portali się skończy. No każdy portal ma moderatorów, no zakładam, że ma. Albo jakieś narzędzie do moderacji, nie? Bo sam też się nie podłoży, więc pewnie coś ma. No muszę mieć możliwość usuwania tych komentarzy, prawda? A druga sprawa, no przecież to nie jest filozofia zbudować gdzieś system, który przy tej zaawansowanej sztucznej inteligencji, botach i tak dalej, no raczej łatwo język polski tak okroić, żeby wyrażenia, które przynajmniej sugerują, że to jest czysty hejt, przynajmniej komentarze markować do moderacji dalszej, nie? Mhm. Naprawdę to nie jest możliwe, że to jest problem, bo portale kiedyś się broniły, mówiły, że 5000 komentarzy, jak to zmoderować pod artykułem. Po prostu, no, trzeba przeznaczyć odpowiednią kwotę na to, żeby zbudować taki Facebook sobie jakoś algorytm. Z tym chyba radzi, aczkolwiek też działa tak pasywnie, dopóki się nie zgłosi, to nie ma. No, YouTube sobie świetnie radzi z cyckami na przykład. Z cyckami, ale tylko z cyckami. Janosika ostatnio taki odcinek, który było krzyknięty, że jest to największa scena pornograficzna w historii kina. Były cycki i YouTube natychmiast, nie? A obok tam na przykład jechane jest po jakimś człowieku, że tam jest Ale tu YouTube cycki się nie pojawiły. Nie, ale, no to... ale to samo było na Facebooku, tylko że tam było aż do przesady. Ktoś wrzucił zdjęcie z wanny, na którym nie było widać nic oprócz... Znaczy, było widać kobietę, nie było widać żadnych piersi, nie było widać niczego, tylko łokieć był, po prostu łokieć miał jakby kształt piersi. No, Facebook to zakwalifikował jako treść pornograficzna i usunął to. Ale jak to jest, że ten erotyzm w tych czasach tak bardzo kojący jest w oczy nadal, a mowa nienawiści już a tak średnio, hejt, nie? Czy tam wyzywanie kogoś już nie, nie? No przecież Google cały czas można sobie wpisać porno na Google i znajduje wszystkie te strony. No tak. Dlaczego ich nie wytnie z indeksu? Przecież jak jest taki szlachetny i dba o jakość kultury i młodych ludzi. No, dobre pytanie, że dlaczego w Google są strony pornograficzne? Ale reklamy już nie umieści przy jakimkolwiek artykule, gdzie są na przykład nawet cycki. Znaczy, no, ten Google... Słowo cycki w tytule i czy zamykają ma na przykład artykuł na ten system na reklamowy Google, jeżeli chyba odpowiednio sobie skonfigurujesz te widgety, to też chyba reklamy pornograficzne też wyświetla, tylko pornograficzne, ale nie wyświetla innych chyba. Są mechanizmy z poprzedniej epoki, kiedy naprawdę cycki się kojarzyły z pornografią, a pornografia z czymś złym, a dzisiaj mamy trochę inne czasy i czas cycki zamienić na hejt w tych wszystkich algorytmach. Chyba należy właśnie o takim priorytetem, a nie kurczę. I doprowadzić do tego, że jak ktoś pisze o drugim człowieku, że jest śmieciem,
to, że dostaje bana, czy jego komentarz jest wywalony już niezależnie w jakiej dyskusji, nie? Ale to też taki znak czasów właśnie, bo kiedyś właśnie było tak, że co było największym zagrożeniem dla takiego, nie wiem, Stasia 13-letniego, który wchodził do internetu? Pornografia. Mówiło no, się o tym tak. Na wszystkich... I pedofilia. W ogóle, tak, pornografia, pedofilia. To było największe zagrożenie, że edukowano rodziców na wszystkie najróżniejsze sposoby o hejtostwie, o hejterach, o mowie nienawiści, o tej całej po prostu nosielance. Nic nikt nie mówił. Teraz dopiero powoli zaczyna się uświadamiać dzieci, że social media, że te wszystkie komentarze, że po prostu publikowanie treści w sieci może zaszkodzić innym, że ten takie hejterskie komentarze, że to może być niebezpieczne, nie? Że to jest takim rakiem tego internetu, ale wcześniej nie mówiło się o tym. No, na szczęście mamy przykłady, że da się tych hejterów utemperować. Jest Filip Heiser, który tam regularnie punktuje debili, którzy mówią o jego rodzinie czy zmarłych dzieciach. Był też ten kulturysta taki, co jest teraz na YouTubie, tam uczy ludzi, jak się lepiej odżywiać, teoretycznie. I on też złapał takiego małolata i go przed tak kamerę przykład, przyprowadził. Nie? Jaki on był miły i sympatyczny kolega, już nie był taki, wiesz, hardy bojówkarz z komentarzy, nie? No ale to są tylko pojedyncze strzały, a na razie reszta, to zresztą ja już tyle razy o tym YouTubie napisałem, że nie chcę tego podawać jako przykład, ale to co tam się dzieje, komentarze to rak. Był kiedyś taki mem o tym, że jeżeli chcesz czuć się dobrze dzisiaj, to nie czytaj komentarzy na YouTubie, tylko po angielsku trochę tam zgrabniej brzmiało, nie? I to mniej więcej tak wygląda dziś polski YouTube. Oczywiście niektórzy dbają, bo to też jest tak, że kanał, więc właściciel kanału powinien dbać, nie? No ale... właśnie, to jest też kwestia. Okej, wchodzimy właśnie na ten grunt, kto jest odpowiedzialny. I teraz odpowiedzialny za komentarze pod swoimi postami jest właściciel kanału czy YouTube? No najpierw właściciel kanału. To tak jak w przypadku faktu, nie? No to tutaj mamy, wiesz, wydawcę, czyli wydawca, strona i tak dalej. No trudno, żeby tam hosting był odpowiedzialny, ale tutaj mamy platformę, którą teoretycznie... Ale docelowo do hostingu też masz się zwrócić, jeżeli złożysz zawiadomienie, że mogło być popełnione, nie wiem, czy przestępstwo, czy coś to. Ale to jakby ostatnia instancja. No tutaj najpierw twórca kanału. Najpierw ten, który może moderować bezpośrednio. No tak, procesowanie się z samym YouTube'em mogłoby trwać i trwać i trwać. Ja myślę, że sprytny Romek jakby znalazł, to dałby radę, bo on naprawdę pokazuje, że w prawo to on umie i nie ten, 7 lat, nie poddawał się przez 7 lat, żeby ścigać za 8 tysięcy złotych, bo tam za Axla Bucha 8 tysięcy złotych i przeprosiny. I te 8 tysięcy złotych jeszcze chyba na jakieś tam fundacje czy cele charytatywne, już nie pamiętam. Robił to z samego faktu, żeby to zrobić, nie? Gdy też trzeba zaznaczyć, że choć w Polsce nie mamy tego prawa precedensowego, że te inne wyroki teoretycznie nie są wiążące dla kolejnych spraw podobnych, to orzecznictwo jest takie, że sądy często patrzą na to, jak inne sądy orzekały w podobnych sprawach. Tutaj mamy dwa wyroki Sądu Najwyższego jeszcze, które też będą na pewno brane pod uwagę. Więc to jest naprawdę dość przełomowy moment. I podejrzewam, że może to zrobić trochę górnolotnie, ale będziemy mogli być za jakiś czas wdzięczni Giertychowi, że on to wygrał. Chociaż jeśli nie Giertych, to może ktoś inny by to wygrał. Wdzięczny więc... Tomek. Tak, jestem wdzięcznym Tomkiem, który będzie wdzięczny Giertychowi, że pokonał hejterów. W każdym razie w przyszłości po prostu każda kolejna osoba, teraz już wiemy, że kto, że Sikorski też ma podobną sprawę. Za pomocą sprawę. Romka. Tak, Giertych go reprezentuje zresztą, nie? I też toczy się walka z hejterami w identyczny sposób, więc tutaj prawdopodobnie... Słuchaj, no masz ścieżkę przetartą. Jasne. Jak postępować? Dwie rzeczy musi udowodnić, że tak. Wydawca wiedział, że wydawca miał narzędzie do usuwania i to jest tyle, nie? A który wydawca aktualnie nie ma narzędzia? Ja pamiętam, że walczyłem z Googlem, to chyba walczyłem ze 3 próby podejmowałem, zanim dopiero łaskawie, i to nie, usunęli z wyników wyszukiwania link, nie? Bo ktoś mnie nazwał złodziejem. No ja... Case był banalnie prosty, no, bo trzeba udowodnić, że ktoś jest złodziejem, więc zaznaczyłem odpowiednie paragrafy i dopiero za trzecim razem się mi to udało, no ale zadziałało, nie? No jak Winiarski wrzucił na Facebooka zdjęcie ze mną, które mi się nie podobało, to za pierwszym razem poszło. I Paweł tutaj hejterskie gesty pokazuje z jednym tak, z palców. Tak, tak, dobrze, że... No ale na przykład Zbyszek Urbański, nasz kolega, któremu na Facebooku ktoś fałszywy fanpage założył z jego nazwiskiem, czy tam podobnym ze zdjęciem, no zgłasza to regularnie, nie wiem czy się skończyło, ale widziałem, że kilka razy się skarżył, że się nie udało, nie? Tylko jakby okej, okay, no to jest jedno, te fake profile, on tam nie wiem, czy on tam ta osoba coś atakowała,
Ale to jest jakby nie tej rangi, co komentarz w stylu umrzyj ty i twoja rodzina, nie? Ale na to, co jest kuriozalne, to raczej nikt nie będzie reagował, dopóki się tego nie zgłosi. To jest pierwsza sprawa, będzie druga, trzecia, czwarta, piąta i zaraz zobaczymy, jak tam kulturalnie może wyglądać dyskusja na, pod postami na pierwszym lepszym portalu. Podejrzewam, że no, nikt nie będzie chciał jakoś tam, nie wiem, bulić, nie będzie chciał przegrywać, nie będzie chciał być ciągnięty po sądach, a to na pewno rozchodzi kolejne osoby. Jeżeli będziemy widzieli, że się pojawił komentarz, który godzi w jakiś sposób nasze prawa, no to śmiało. Tylko nie wiem, czy to jest siedmioletni proces, jakby jest. No to może odstraszać, nie? Ale no, to był precedens, nie? Tutaj już będzie raczej ścieżka dość prosta. Ja kiedyś pytałem policji i prawników, ile by trwało takie sprawa o typowe zniesławienie, czyli wtedy ktoś mnie nazwał złodziejem. Sprawa dla mnie była oczywista, bo to było takie hasło w tytule, nie związane z żadną merytoryczną rzeczą w artykule, ani też żadnych podstaw tam nie było. No i pani prawnik i policjant powiedziała 2 do 4 lat, nie? I przez ten cały czas to wisi cały czas, tak? Może nie, bo w pewnym momencie jest zabezpieczenie rzeczy, które, zabezpieczenie dowodów, które godzą w ciebie i jest nakaz sądowy na przykład, żeby to zdjąć na czas rozprawy, żeby właśnie ta szkoda nie trwała przez czas procesu. I to się wygrywa natychmiast, chociaż to też może być narzędzie do moderacji. W pewien sposób może być to używane przez ludzi jako narzędzie do wymoderowania, bo załóżmy, jedna firma widzi, że ktoś o niej niepochlebnie napisał w internecie, więc składa pozew, w tym pozwie jest pozew o zniesławienie i w tym momencie wchodzi procedura, żeby zabezpieczyć ten tekst, ten artykuł, żeby dalej nie generował szkody na czas trwania procesu, który trwa 5 lat. No tak. I kosztuje to też można tam kilkaset do nadużyć wprowadzić. To samo, co zresztą to narzędzie do usuwania wyników wyszukiwania z Google. To też może być na różne sposoby rozpatrywane. To zresztą Google pokazywał przykłady, jakie wnioski zaakceptowano, jakie odrzucono. Więc mamy tutaj lekarza, który popełnił błąd lekarski, został opisany tam w 5 serwisach, że była taka sytuacja i Google nie usuwa takiego linka. Ale jeżeli mamy znowu jakąś dziewczynę, która powiedzmy, nie wiem, była ofiarą gwałtu i została opisana w tym artykule i ona nie chce, żeby po prostu w internecie pojawiła się informacja o tym, że była ofiarą gwałtu, zostaje ten link usunięty, więc to też jest tak po prostu kwestia chyba tego, kto tam po drugiej stronie stoi i sprawdza te linki, które mają być usuwane. No dobrze, to chyba... Chyba tyle. Optymistycznie kończymy. No tak, optymistycznie. Niedługo w polskim internecie nie będzie. No, jedno jest pewne, że teledysku Seks Masterki hitu i pokaz nie zmodernowano jeszcze. Ale tam komentarze warto czytać zdecydowanie. Tam komentarze tam jest świetne. Niezła beka. Ludzie tak. zamiast podnosić, może tam w dole gdzieś jest znowu to samo bagno, ale zamiast tam się pastwić nad tą panią, to poszli w niezłe jaja. Tak, jest Mieszko nawet pierwszy, Sowa, przepraszam, są naprawdę epickie komentarze. Warto zajrzeć. No dobrze, to tyle. No, pozdrawiam. Dzięki. Cześć. Na razie, cześć.